Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was odcinek o Odynie z Marvela. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać, ponieważ bijamy 4K. Przechodzimy do odcinka. Odyn był synem Bora, drugiego króla Asgardu. Miał wielu braci, z których wszyscy zginęli podczas wielu wojen Asgardczyków. Ojciec Odyna, Bor, ostatecznie również zginął w bitwie, a Odyn wstąpił na tron jako król Asgardu i rozjemca w 9 królestwach. Aby zapobiec przepowiedni Ragnaroka, Odyn pokonał ognistego giganta Surtura w królestwie Muspelheim, gdzie pozostał przez 1000 lat. Jako wszechojciec, Odyn walczył z wielkimi bestiami i najeżdżał inne królestwa. Zabijał on demony i potwory oraz pustoszył całe światy. Odyn miał ogromną moc i aby odzyskać siły, potrzebował długiego odpoczynku. Odynowi w końcu urodziła się córka i została ona katem i dowódcą Enheriar. Odyn wraz z Helą podbili 9 światów, przekształcając Asgard w potężne imperium. Ambicje Heli stały się jednak zbyt wielkie jak na gust Odyna. Zdał on sobie sprawę, że Hela jest centralną częścią Ragnaroku, więc zawalczył z nią, a po zwycięskiej walce wypędził ją do krainy Hel. Przez 1000 lat Odyn z powodzeniem przewodził swojemu królestwu, ale kiedy poczuł, że ciężar noszenia korony jest dla niego zbyt duży, ożenił się z Frigą, ponieważ była silną partnerką i była pomocna. Kiedy Hela próbowała wydostać się z więzienia, Odyn wysłał swoje walkirie, aby ją powstrzymały. Kiedy jednak Odyn zdał sobie sprawę, że walkirie zostały pokonane i zabite przez Helę, wtedy osobiście wkroczył do Helu, pokonał ją i uwięził z powrotem. Później podczas wojny z czarnymi elfami, Odyn spóźnił się idąc na ratunek swojej żonie. Gdy przybył, Frigga była już martwa, a zabili ją Malekith i Kurs. Odyn po tym wydarzeniu był zdruzgotany. Potem pragnął zniszczyć wszystkich czarnych elfów, więc poczynił przygotowania. Już po tym, jak Thor zabił Malekitha, Odyn był zmęczony, więc postanowił przenieść się na ziemię do Norwegii. Ostatecznie czas Odyna, jak i jego niezwykle długie życie, dobiegło końca. Po emocjonalnym pożegnaniu z synami, Odyn udał się w końcu do Walhalli. Jednak jego duch pozostanie z Thorem i wszystkimi Asgardczykami, aby przekazywać mądrość i pomagać im w przyszłych podróżach. Ogólnie Odyn był cierpliwym, sprawiedliwym i mądrym królem. Pomimo swoich podbojów myślał o niewinnych. Był on uważany za najlepszego króla w historii Asgardu i podziwiany za jego wielkie przywództwo. Jak już wiemy, Odyn był przepotężny. Podczas jego licznych podbojów Odyn zawsze myślał o niewinnych. Nie zabijał tych, których nie musiał. A to jest już koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Teraz wbijamy 4000 subskrypcji, a mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wbijać 10. Trzymajcie się, cześć!